No proszę Państwa, dzisiaj temat ciekawy i trudny zarazem, natomiast bardzo potrzebny. Bardzo potrzebny, ponieważ od dłuższego czasu jestem nagabywany w różny sposób, jakie jest moje stanowisko na temat diety, na temat odchudzania generalnie. No, wiecie Państwo, ja trudno, żebym był ekspertem, kiedy jak wyglądam, każdy widzi. No, ale postanowiłem ten mój wygląd przekuć na pozytyw. W sensie takim, mianowicie, że jako szczur doświadczalny chciałbym dzisiaj, proszę Państwa, rozpocząć, to właściwie już rozpocząłem, ale już oficjalnie drogę do schuścia. No, żartuję. No, stracenia kubatury. No i proszę Państwa, głęboko się nad tym zastanawiałem, czy warto w moim wieku prawie 61 lat za to się brać i czy jestem w stanie coś osiągnąć oprócz porażki, bo porażkę to na pewno osiągnę, natomiast jeżeli chodzi o sukces, to troszkę gorzej. Film ten jest, proszę Państwa, początkiem czegoś takiego jak Ashkar. 4 listopada Anno Domini 2020 założyłem na Waszych oczach Ashkara. Ashkara mam do dnia dzisiejszego. Ashkar pracuje, efektów nie ma. Niemniej jednak zdaję sobie sprawę, że mój organizm jest, proszę Państwa, wyjątkowy. Po podaniu sobie insuliny pierwszy raz cukier mi się podwyższył. No, to jest coś nie tak z moim organizmem. No ale dlatego, jak on taki cwaniak jest, bo muszę Państwu powiedzieć, że organizm to jest cwaniak. Dlatego mamy problem czasami z nim. On robi co chce. On jest tak w pełni autonomiczny jak moje prawe oko, którego nie mam. Chodzi sobie gdzie chce i robi sobie co chce. Ja mu pozwalam, niech sobie robi co chce. Jak ktoś z Państwa jest dociekliwy, to widzicie, że kamera jest zawsze z prawej strony, żeby to oko mi gdzieś nie uciekło do tyłu głowy, bo wtedy by był problem. No ale do rzeczy. No nie mogłem, proszę Państwa, iść dłużej, ignorować pytań i aluzji do sposobu odchudzania, a szczególnie kiedy zacząłem już ostro wchodzić w tradycyjną medycynę chińską w TMC. No więc dzisiaj jest rozpoczęcie. Wszystkich Państwa, którzy oglądacie ten film, zachęcam, żebyście razem ze mną spróbowali przejść drogę odchudzania. Drogę ciężką, ale właśnie chodzi o to, żeby ona taka ciężka nie była. Jak ja do tego podszedłem? Podszedłem do tego tak, jak podchodziłem zawsze, gdy byłem jeszcze czynnym projektantem konstrukcji budowlanych, jeżeli miałem ciężki temat, a proszę mi wierzyć, że tematy ciężkie miałem, podchodziłem do tego bardzo analitycznie. Analizowałem wszystkie za i przeciw, jakie są problemy. Niekiedy miałem problem z ustawieniem konstrukcji, gdzie nie było, gdzie było podłoże było niestabilne, gdzie ciężkie warunki posadowienia były. Niekiedy było, nie było kiedyś gdzie oprzeć konstrukcję, tak jak w Nitrze na Słowacji, gdzie projektowałem takie łączniki w jednej z większych firm polskich, która ma swoje sklepy. Więc tutaj szkołę życia dostałem dość sporo i dlatego chciałem to przekuć jako żywo na nasz kanał dzisiejszy i zacząć proces odchudzania, proces zmniejszenia kubatury. Ponieważ, proszę Państwa, każdy z nas, mając zbyt dużą kubaturę, ma problem. Ja także. Jak podszedłem, ustaliłem sobie swoją wartość początkową. Moja początkowa wartość, chyba to się nazywa BMI, jak dobrze pamiętam. Jeżeli nie, to proszę mi poprawić w komentarzach, tak z głowy strzelam. Jest to, proszę Państwa, 130 kg przy wzroście 182 cm. No to wygląda na to, że dźwigam taki worek około 50 kg cementu na budowie, a długo robiłem na budowie, to wiem o czym mówię. Proszę sobie podnieść 50 kg, zobaczcie Państwo, jaki to jest
ciężar 50 kg. W chwili obecnej już nie ma 50 kg worków, bo Unia zakazała. Są maks na budowie są 25 kg i bardzo dobrze, proszę Państwa. To jest jeden z mądrzejszych ruchów Unii Europejskiej, ponieważ dużo dzięki temu kręgosłupów jest w całości. Tak, czyli mam, proszę Państwa, dużą otyłość, ponieważ mam no, około 40-50 kg nadwagi otyłości. I to jest mój punkt wyjścia do tematu. Drugi wiek. No, za 3 miesiące będę miał 61 lat. No, wiek już mnie predysponuje do tego, że mój system trawienia, mój system możliwości chudnięcia jest już bardzo, bardzo, proszę Państwa, ograniczony. To jest już coś, co sobie z czego zdaję sprawę. Następne. Jestem mężczyzną. Metabolizm u mężczyzn jest wolniejszy niż u kobiet. To też jest sprawa ważna, proszę Państwa. To jest na minus. Następne. Lubię sobie zjeść. To jest, proszę Państwa, jeden z moich mankamentów, które działa na niekorzyść. Następny. Mam doświadczenie z odchudzaniem. Nie stosowałem diety w cud, żadnych leczenia kalorii nie, ale byłem na diecie optymalnej, na której ściśle są dobrane do wagi wartości białka, węglowodanów i tłuszczów. To jak pierwszy raz zobaczyłem obiad, co ja mam jeść, to myślałem, że się rozpłaczę. Tego było prawie nic na talerzu. Optymalna dieta jest cudowna, proszę Państwa. Od razu Państwu mówię. To jest, jak do Ustronia jeździliśmy na takie zloty optymalnych. Tam widziałem ludzi, którzy uciekali spod wieka od trumny. Więc optymalni tak, jak najbardziej tak. Tak. Niemniej jednak, proszę Państwa, wiąże się to z bardzo rygorystycznym przestrzeganiem diety. A ja jeszcze raz powtarzam. Ja sobie lubię zjeść i jest to problem dla mnie. Dlatego mam doświadczenia i wiem, o czym mówię. Następna rzecz, którą sobie założyłem, to nie wchodzi w grę męczenie się. Właśnie takie męczenie się, żebym był chodził głodny, żebym chodził zestresowany, bo jak będę głodny, to będę zestresowany. To nie wchodzi w grę. Proszę sobie to zapamiętać. I u Państwa także nie wejdzie to w grę. Czyli to są tak zwane główne założenia. Jeszcze co sobie założyłem? Założyłem sobie, proszę Państwa, pewne cele. Chciałbym tę wagę w ciągu 12 miesięcy od dnia dzisiejszego, czyli na drugi rok, jeżeli Pan Bóg da, że dożyję, chciałbym, żeby moja waga lewitowała w granicach... Lewitowała. Dobrze, słuchajcie, co mówię. W granicach 100 kg, czyli mam 30 kg do pozbycia się. Około. Nie będziemy się tam gramy bawić. No, to jest taki cel, który daje mi średnio 2,5 kg na miesiąc. Czy to jest realne? No jest. Jest to realne, proszę Państwa. No i takie mam założenie. Nie nic na siłę, lecz są założenia realne. Po co to robię? Tak jak Państwu mówiłem, chciałbym troszkę schudnąć dla zdrowia. Chciałbym przed tym filmem zdopingować Państwa, którzy oglądacie mnie, moich widzów, których po prostu ja Was po prostu uwielbiam. Wasze wpisy, Wasze wszystko, po prostu jesteście moją rodziną. Aha, i spadkobiercami. Pamiętajcie o tym, co mówiłem w jednym z filmów. Ja Wam wszystko mówię, ja z Wami się dzielę wszystkimi tajemnicami moimi zielarskimi, że kiedy mnie już nie będzie, żebyście wy przejęli po mnie pałeczkę i uzdrawiali ludzi. To proszę sobie pamiętać o tym. Chciałbym Was dopingować, powiedzieć jak, pokazać wszystko, co do czego. Żebyście Państwo pojęli, w co my się tutaj bawimy. Następnym moim celem jest przetestować metodę na sobie. Zazwyczaj, jeżeli coś Państwu ordynuję, to tę metodę badam na sobie. Czy ona działa? Czy Wam nie zaszkodzi? Niekiedy mam porażki, niekiedy mam sukcesy, jak w życiu, ale to, co mówiłem o Aszkarze, to jest metoda na mnie, bo ja nie muszę Aszkara sobie
robić, ale mogę, proszę, muszę, proszę Państwa, wiedzieć, jak to działa. Tak, to przetestować na sobie, powiedzieć Wam, co do czego i najważniejsze, proszę Państwa, i teraz uwaga. Najważniejszy cel w tym, co chcę zrobić, to doprowadzić do tego, żeby, proszę Państwa, nie mieć efektu powrotu, czyli efektu jojo albo przybrania ponownego. Diety cud, wszelkiego rodzaju liczenia kalorii czy coś innego, to, proszę Państwa, jest bez sens. To jest męczenie organizmu, to jest rozczarowanie, to jest niepotrzebny stres, bzdura. Jeżeli ktoś z Państwa, widzicie, co 15 minut ktoś mówi, że ma tutaj jakiś środek, który na pewno Państwa wyleczy z nadwagi, absolutnie, z otyłości. Bzdura. To tak nie działa. Także mamy taki, proszę Państwa, cel bez efektu jojo. 12 miesięcy, mam zrzucić 30 kg, 2,5 kg miesięcznie. Na Waszych oczach to się będzie dziać. Oczywiście będę Państwa informował na bieżąco w każdym filmie, co się dzieje. No i już pierwsze wrażenie. Gdzieś około tygodnia stosuję zasady, o których za chwileczkę powiem, i w pierwszym tygodniu dzięki metodzie przytyłem kilogramów 3. Więc jest już cel, zamiast do dołu poszło do góry, ale brałem to, proszę Państwa, pod uwagę. Brałem to pod uwagę, ponieważ zaraz Państwu powiem dlaczego. Zwróciłem się w kierunku najbardziej umiłowanej przeze mnie metody, którą jest tradycyjna medycyna chińska. Jak do tego podejść? I oprócz tego, co Państwu mówiłem o projektowaniu, zwróciłem się, co na to tradycyjna medycyna chińska. Tradycyjna medycyna chińska pokazała mi środkowy palec. Pokazała mi środkowy palec na początku, ponieważ Chińczycy nie byli grubi. 5000 lat temu, 3000 lat temu, jeżeli ktoś był dobrze zbudowany, jeżeli chodzi o tkankę tłuszczową, miał kubaturę odpowiednią, był uważany za człowieka, któremu się dobrze powodzi i dobrze jada i jest bogaty. Tak to, proszę Państwa, było. Ale tak jak mówiłem w którymś odcinku, jestem bardziej uparty niż osioł i muł w jednym. I proszę Państwa, porzuciłem książki, których tutaj jest, gdzieś około 60 cm za kamerą stoi. I proszę Państwa, i poszedłem w kierunku stron angielskojęzycznych. I tam znalazłem. Dlaczego, jak i co? Tłumaczę Państwu teraz. Podchodzę do sprawy bez nerwów, bez problemu, mając na uwadze to, że organizm nasz jest oszustem. Mówię teraz o moim. Wasz organizm może nie jest, ale zaręczam, że jest. Jest oszustem. Oszukuje mnie. Jeść mu się chce, raz mu się nie chce, raz by zjadł, potem by nie zjadł, a teraz bym słodkiego zjadł, a tu cukrzyca, a to i tak w koło Wojtek. Więc ja jestem świadomy tego, że mój organizm jest bytem w pełni autonomicznym i mnie oszukuje. I to biorę sobie za pewnik. Więc ja spokojnie do tego podchodzę. Bez nerwów i stresu. I uwaga, jedne z najważniejszych założeń. Aby uzyskać efekt stały w odchudzaniu, teraz proszę sobie to zapamiętać. Trzeba zmienić nawyki życia. Trzeba zmienić nawyki życia, życiowe. Czyli trzeba zdyscyplinować ten organizm, nie tak jak ja wcześniej śniadanie jadłem o godzinie 14:30, tylko śniadanie ma swoją godzinę, obiad ma swoją godzinę, kolacja ma swoją godzinę. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba sobie wpoić. Nawyki żywieniowe, nawyki życia wprowadzam powoli, które już zostaną ze mną. W najgorszym wypadku wdrażanie nawyku żywieniowego trwa miesiąc. Jednego, proszę Państwa, za chwileczkę Wam powiem, jakie one są. Miesiąc. Jeżeli komuś to pójdzie szybciej, chapeau bas,
Nie ma bólu. Natomiast ja zakładam sobie, że jeden nawyk będę klepał miesiąc, aż mi wejdzie w krew. Ktoś mądry obliczył, że żeby czegoś się nauczyć, nauczyć na przykład idiomu języka jakiegoś, angielskiego czy jakiegoś, trzeba powtórzyć to 70 razy. No to myślę, że 30 dni razy 3, 90 razy, no to powinno wystarczyć. Więc to pamiętajcie Państwo. Zmienić nawyki życiowe i wtedy już organizm zostanie przeszkolony, zostanie wzięty na poligon wojskowy, zostanie mu postawiona musztra pojedynczego żołnierza przed frontem kompanii i będzie ok. To podaje teraz te nawyki. Pierwszy nawyk, który wprowadzam, jest pory posiłku. Nie 14:30 śniadanie, tylko śniadanie ma być zjedzone między 7 i 9. Ile mogę, tyle jem. Ile mogę, tyle jem. I co chcę, to jem. Nie ma bólu. Oczywiście unikam mąki i przetworów mocznych, ponieważ jest to związane z cukrzycą, więc to już mówię Państwu od razu. Ale poza tym to jem, ile chcę i ile mogę. Obiad jem od godziny 12 do 14. Pamiętajcie Państwo, jeżeli od czasu do czasu zdarzy się poślizg, bo nieraz mam ludzi, czy pacjentów, czy jadę na budowę, na jakieś kontrole, czy coś, no to może się obsunąć, ale to jest tylko sporadycznie. Kolacja ma być zjedzona od 17 do 20, no jak najbardziej lekka. Od 17 do, powtarzam, 7, 9, śniadanie, 12, 14, obiad i 17, 20, kolacja. Ende. Ende i koniec, proszę Państwa. Następne stałą rzecz, którą wprowadzam. Poniedziałek jest dniem bezmięsnym, ponieważ przez weekend grille, nie grille, srille i tak dalej, no to poniedziałek jest dniem bezmięsnym. Czyli jem wszystko oprócz mięsa, oczywiście jajka jak najbardziej, jajka English breakfast, czyli angielski śniadanie jak najbardziej, wszystko pięknie, tylko bez mięsa, aha, English breakfast jest z bekonem, to bez bekonu, tylko same jajka. I to jest jedna z zasad, którą wprowadzam. Poniedziałek jest dniem bezmięsnym, niech sobie organizm z mięsa odpocznie. Piątek jest dniem rybnym, żeby wprowadzić ryby, ale takie ryby trochę lepsze, proszę Państwa, nie takie, które po rozmrożeniu rozlatują się i powstaje sama woda z nich. To nie, takie nie, bo ryby mają być odpowiedniej jakości. Przepraszam Państwa, że spoglądam, ale to nie jest zegarek, tylko to jest mój prompter, to jest mój podgląd. Tak, to jest następne, które wprowadzam. Następną rzeczą, którą wprowadzam, jest, proszę Państwa, jeden dzień, no zazwyczaj w czwartek, jest bez kolacji totalnie. Mogę płakać, mogę klęczeć, modlić się do obrazu Matki Boskiej rozmaitej, częstochowskiej, czy jakiś, przepraszam za kolokwializm. Nie ma mowy o jeden dzień w tygodniu bez kolacji. To wprowadzam na stałe. Teraz tak. Zwracam uwagę na przeżuwanie pokarmu. Nie jak perliczka łykam, albo pelikan rybę, tylko po to Bozia dała zęby, żeby żuć. Żeby po prostu temu żołądkowi pomóc sobie to potem przetrawić. Bo jak jest rozdrobiony i wstępnie przetrawiony w ustach, pokarm jest lepiej trawiony. A o to chodzi. Nie popijam w trakcie jedzenia, nie piję po jedzeniu. Nie ma takiej opcji. To jest bardzo ważne, ponieważ wtedy nie zmniejsza się siła trawienia żołądka. Kwas żołądkowy nie jest rozcieńczony. O tym też Państwo pamiętajcie. Następnym jest zero ograniczenia się w jedzeniu. Nie ma czegoś takiego, że tego nie będę jadł albo tego. Co na co mam ochotę, to jem. Oczywiście biorąc pod uwagę, proszę Państwa, cukrzycę moją. Powiem Państwu teraz, jak wygląda mój poranek, który był, jest godzina teraz za 10:09, no, wstaję gdzieś w granicach godziny 6:00, w związku z tym, że pracę mam w domu, no to nie muszę zrywać się na jak słowik. Wstaję około godziny 6:00, pierwszą rzeczą, którą robię, to mówię dla Państwa, jak to wygląda z mojej strony. Oczywiście higiena, myję sobie zęby. Idę po myciu zębów, przyjmuję kapsułki na cukier ziołowe.
robię sobie sam kapsułki ziołowe na cukier i przyjmuję te kapsułki na pusty żołądek, żeby siła rażenia była większa. I teraz, proszę Państwa, uwaga. Wracam do łazienki i się golę. W tym momencie kapsułki przechodzą niżej, na dół żołądka i zaczyna się proces trawienia. Następnie idę sobie do kuchni, robię sobie, podgrzewam sobie len, który co rano piję, ponieważ jestem brzodowcem od wojska jeszcze i chcę, żeby ten żołądek jakoś tam sobie funkcjonował. Len sobie gotowany, który wcześniej jest przygotowany w lodówce, sobie piję sobie szklaneczkę lnu z 20 kroplami propolisu. Piję sobie. Dlaczego? Dlatego, że jakbym wcześniej wypił len, a potem przyjął kapsułki, to by został upośledzony system wchłaniania w żołądku. Więc w takiej kolejności robię. Możecie Państwo sobie to wziąć pod uwagę. Następnie, jak już się golę, idę, proszę Państwa, zmieniać sobie opatrunek na Ashkara. W tym czasie mój umiłowany len zaczyna się rozchodzić po żołądku i jest chwilą, kiedy zmieniam sobie opatrunek na Ashkara, len zaczyna robić swoją robotę. To jest na to czas. Celowo tak sobie to porobiłem. To tak jak w kościele msza święta, tak samo jest u mnie to. Gdy już zmienię sobie opatrunek, jestem umyty, zabezpieczone mam sprawy tego rodzaju, biorę sobie to. To jest kawa. Jeden na jeden się nazywa. Wiem, że kawa rozpuszczalna to jest chemia. To od razu proszę mi nie pisać w komentarzach, bo wiem, nie trzeba. Jeden na jeden to znaczy jedna łyżeczka kawy rozpuszczalnej, jedna łyżeczka kawy inki czekoladowej, bo lubię. Jest mleczna, waniliowa, różna. Możecie sobie kupić Państwo jaką chcecie. Tak biorę. Jeżeli bym się nie napił kawy, przywaliłbym pierwszym, wszedłbym tutaj do swojego biura i bym przywalił ściany, albo bym sobie zapomniał drzwi otworzyć i bym przywalił drzwi. Napiję kawę, wszystko widzę, zaczynam mózg pracować, jest ok. Wypiję kawę, poczekam chwilę, biorę śniadanie i jest to do godziny 9. Proszę sobie, teraz proszę, teraz chciałbym przejść już do TMC. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem pierwszym. Drugi odcinek będzie na drugi tydzień, gdzie już Państwu omówię szczegółowo, jeżeli chodzi o zioła TMC. Polskie zioła podane na sposób tradycyjnej medycyny chińskiej, które będą wspomagać nam odchudzanie. Jeszcze tego nie stosuję. Na końcu filmu będziecie Państwo mieli planszę. Proszę poczekać, ja sobie tutaj mam to na komputerze. Plansze, które będą obejmować syndromy. Syndrom A, B, C, D i E. Te plansze będziecie Państwo mieli na stronie Facebooku Wyzdrowieje 60. Każda z tych plansz pokazuje inny syndrom. Każdy z Państwa, każdy z nas ma inne objawy otyłości lub nadwagi. Każdy z nas. Nie ma jednego uniwersalnego wzorca. Jeżeli Państwo będziecie czytać sobie te syndromy, to z tych syndromów, każdy z tych syndromów będzie do Państwa pasował. Przynajmniej większość z tych objawów. Proszę sobie wybrać, który z tych objawów Państwa dotyczy. Ponieważ do tych objawów będzie stosowana dieta tradycyjnej medycyny chińskiej oparta na temperaturze pożywienia i na smaku pożywienia. Czyli na termice i na smaku pożywienia. Do tego zioła wspomagające to będzie już następny etap. Dzisiaj tylko Państwu pokazuję te plansze, żebyście mogli Państwo sobie je zedrzeć na siłę, na wydrę i mieć w swoich zbiorach. Bo jesteście moimi spadkobiercami. Słowo się rzekło, kubyłko, byłka u płotu. Więc to proszę sobie zebrać. Mój syndrom jest syndromem chyba E, no bo A mamy objawy, syndrom A. Otyłość luźna, tkanko słabe, mięśnie, duże porcje zjadane, łatwe zmęczenie, wyczerpanie, niewielkie pragnienie bez chęci
picia i luźne stolce. Tutaj w tym widzicie Państwo słabe mięśnie, luźne stolce znaczy, że siedzi nam śledziona. I tutaj już wiemy o tym, że śledziona siedzi. Syndrom B. Nadciśnienie, uczucie ciężkości w głowie i kończynach, spowolnione ruchy, uczucie ucisku w klatce piersiowej, zawroty głowy, zmęczenie, nadwaga. Proszę Państwa, mamy śluz. Powiązany także jest to ze śledzioną, ale tutaj już jest głównym czynnikiem jest śluz. Nadciśnienie, uczucie ciężkości w głowie i kończynach, ucisku w klatce piersiowej, zawroty głowy, zmęczenie. To jest śluz w organizmie. Syndrom C. Nadwaga z silną muskulaturą, tłuszcz w okolicy brzucha, dużo pokarmu z apetytem, silne uczucie głodu, często brzydki zapach z ust, suchy stolec, częste zaparcia, bardzo silne pragnienie, często mocz, tendencja do hipertoniczności. Proszę Państwa, tutaj jest problem z żołądkiem i z jelitami. Suchy stolec oznacza nadmiar jang w układzie pokarmowym. Częste zaparcia towarzyszą nadmiarowi ciepła, gorąca w jelitach. Brzydki zapach z ust wiąże się z nagromadzeniem się bakterii gnilnych w żołądku. Tłuszcz w okolicy brzucha świadczy o tym, że mamy problem z wątrobą i z trawieniem. Także tutaj nadwaga z silną muskulaturą świadczy o tym, że śledziona jest w porządku, bo wtedy jest dobrze odżywia mięśnie. Jeżeli jest, dobrze są mięśnie odżywione, to jest. To znaczy, że śledziona nam dobrze pracuje. Syndrom. Aha, jeszcze powiem, bo zapomnę. Za chwileczkę zapomnę. Jeżeli ktoś z Państwa ma niedowagę, jest jeszcze gorzej. Świadczy to dokładnie o braku prawidłowej pracy śledziony. Jeżeli macie Państwo problem z nabraniem ciała, jeżeli jesteście rachityczni, jeżeli wszystko jest chude i nie możecie Państwo nabrać, to jest problem ze śledzioną. Syndrom D. Uczucie pełności, odbijanie, mdłości, zgaga, gorzki smak w ustach, drażliwość, czasami ból przypominający skurcz, górnej części jamy brzusznej. Tutaj jest, proszę Państwa, problem wątroby, o czym świadczy zgaga i mdłości. Tu już jest problem wątroby. Uczucie pełności zawsze świadczy o tym, że mamy problem z wątrobą. Drażliwość świadczy o tym, że mamy problem z wątrobą, proszę Państwa. Skurcze górnej części jamy brzusznej zazwyczaj świadczą o stagnacji wątroby. Także tutaj sprawa. Syndrom E, objawy, nagromadzenie tłuszczu, zwłaszcza w obszarze jamy brzusznej, pośladków. Już mamy problem ze śledzioną. Już mamy, proszę Państwa, upośledzone trawienie, upośledzone przetwarzanie tłuszczu, duże, miękkie uda, normalne porcje pokarmu, często oddawanie moczu, uczucie zimna, luźny stolec, słabość i ból pleców, dolnej części ciała, impotencja u mężczyzn, czasami brak lub bolesna menstruacja u kobiet. No tutaj mamy, proszę Państwa, totalny atak śledziony na nerki, o czym świadczy częste oddawanie moczu, uczucie zimna, jank nerek jest naszym piecem, luźny stolec, to jest śledziona, słabość i bóle pleców w dolnej części ciała, totalnie nerki, impotencja u mężczyzn, czasami się zdarza, totalnie nerki, brak lub bolesna menstruacja u kobiet, nerki się kłaniają, czyli jest atak śledziony na nerki, jest problem z nerkami, proszę Państwa, więc każdy z nas będzie mógł sobie dobrać swój syndrom i na podstawie tego jest bardzo duża szansa, że można mu pomóc. W chwili obecnej, proszę Państwa, już około tygodnia jest strona Facebook Wyzdrowieje 60 się nazywa. Zapraszam serdecznie do polubienia. Zapraszam Państwa do korzystania. Tam macie Państwo już podane są do pobrania plansze, odnośnie diagnostyki tradycyjnej medycyny chińskiej. Możecie Państwo sobie to zedrzeć do siebie, wypełnić, przesłać mi, a ja Wam zrobię diagnozę i od razu będziemy widzieć, co Wam siedzi i w co to się może przerodzić i ile może choroba jeszcze potrwać i co się może z Wami stać. To jest prosta sprawa.
Więc zachęcam. To samo będzie z to, co przed chwilą Państwu pokazałem, co macie Państwo na dzisiaj, w dzisiejszym odcinku. Natomiast na jutro, na drugi tydzień, przepraszam, będziemy kontynuować, będzie króciutko, powiem Państwu mniej więcej do jakiego syndromu, co się dzieje, jakie zioła i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bez względu na wszystko, bezwarunkowo musicie Państwo zanotować sobie te właśnie rzeczy, które mówiłem Państwu na początku. Posiłki, dzień mięsny, zmienić sposób życia. Jeżeli zmienicie, zostaje to Państwu tak jak Ojcze Nasz do końca życia i nie ma możliwości, żeby nastąpił efekt jojo, bo po prostu zmienicie Państwo życie. No i tyle. Jeżeli zmienimy swoje nawyki żywieniowe, nawyki życiowe, do tego dojdzie pomoc z ziołami, do tego nie będziecie się Państwo męczyć, no to w bardziej prosty sposób, bo to nie ma darmowych objawów, to jest takie angielskie przysłowie, no to ale będzie efekt. Ogłoszenia krótkie, tak jak mówiłem Państwu, jestem na FB, Facebook, zapraszam serdecznie Państwa do tej strony, żebyście korzystali z niej, wchodzili. 19 miało być szkolenie tutaj u nas w Lipie, ale jest odwołane. Każdy z Państwa jest dla mnie bardzo drogim człowiekiem, bardzo drogim widzem, pacjentem, znajomym. No ale proszę Państwa, to tak jak powiedziałem kiedyś, logistyka, czas, trzeba to przygotowywać, trzeba to miejsce zrobić i tak dalej. Jest chętnych dwie osoby, no proszę Państwa, jest mało, no mało, co najmniej te 5 osób mówiłem. No musimy niestety odwołać, przykro mi, ale tak jest. No i chyba to już jest druga próba zrobienia takiego szkolenia. Chętnych nie było, także chyba w tamtym roku albo 2 lata temu, chyba w tamtym roku w jesieni chciałem zrobić już po wakacjach. Nie wypaliło, teraz nie wypala, więc ja już więcej już nie będę tego ogłaszał. Przykro mi, ale taka jest prawda. Być może związane jest to znikłą moją wiedzą, być może nie umiem przekazać, nie wiem, no coś jest nie tak. Dobra. Teraz tak, proszę Państwa, jeden z takich rzeczy, których już mówiłem, a chciałbym jeszcze powiedzieć Państwu, nieprzyjemny w gruncie rzeczy. Ja mam 1 300 000 wad i problemów. Różnego typu. Mam. Natomiast jeżeli chodzi o zielarstwo, jeżeli chodzi o Państwa, najgorszym moim nieszczęściem, najgorszą moją wadą jest niemożność zaakceptowania pytania. Czy ma Pan jakiś pomysł na refluks? Co z kolanami bolącymi? Albo takie lakoniczne pytanie. Proszę Państwa, tutaj mi piana cieknie. Po prostu nie mogę tego, nie toleruję. I jeżeli ktoś mi zadaje takie pytania, to proszę się nie dziwić, że ja może otrzymać niemiłą odpowiedź, albo w ogóle może nie odpowiedzi nie otrzymać, ponieważ ja nie toleruję czegoś takiego. My się, proszę Państwa, z tymi ludźmi nie rozumiemy. Udzielanie pomocy zielarskiej komuś naturoterapią, czy zielarstwem, czy apiterapią, czy środkami naturalnymi, wiąże się ze współpracą z pacjentem. Nie! Ja jestem, przepraszam za kolokwializm, ja jestem krowa, stoję, a ty mnie duj. Tak to nie działa. Jeżeli Państwo oczekujecie ode mnie, że ja Państwu przyjdę i położę rękę, ja Cię w imieniu Boga uzdrawiam, to nie ten adres. To nie ten adres, proszę Państwa. To nie to. Nie, nie. Ja staram się Państwu pomagać z coraz lepszymi efektami, ale pamiętajcie Państwo, że niestety, ale jest to współpraca moja z Państwem. I pytanie, czy ma Pan jakiś pomysł, zabija od razu dialog między mną a pacjentem, czy między widzem. Proszę, pamiętajcie o tym. Bardzo Państwa proszę. Nie jest to z mojej strony jakieś megalomania, ani nie jest to z mojej strony jakieś gwiazdorstwo. Absolutnie. Ja jestem najgłupszym youtuberem. Nie ma, głupszego nie znajdziecie. Proszę sobie poszukać i zobaczyć, a w szczególności ludzi, którzy zajmują się naturalterapią. No nie ma głupszego. Ale no jest coś takiego, że ja po prostu nie toleruję tego i tyle. Tyle tego jęczenia. Dziękuję Państwu za dzisiaj. Na drugi tydzień pociągniemy do końca temat.
powiem Państwu co i jak z tym TMC, z tym odchudzaniem. Jeszcze powiem Państwu jako ciekawostkę, że ważę się raz na tydzień w sobotę. Nie, co 5 minut nie latam na wagę, bo to jest bzdura. Raz na tydzień na wagę stoję w sobotę i dlatego w poniedziałek w każdym odcinku niedzielnym będę Was informował, czy przybywa, czy ubywa. Także myślę, że to wszystko fajnie będzie pracować, będzie tak jak trzeba. Tyle na dzisiaj. Patrzę, czy chodzi ta kamera. Chodzi. Bardzo miło mi Państwa było gościć na zewnątrz. No już nie chcę mówić na polu ani na dworze, tylko na zewnątrz. Proszę Państwa, mamy piękną jesień znowu. Cudowna jesień. Wieje, leje, zimno. No ale cóż my na to możemy poradzić. Pozdrawiam gorąco. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję za lajki, dziękuję za komentarze. Dziękuję wszystkim Państwu za wejście na Facebook. Dziękuję pani Kamili z Jaworzna za chęć, że wspólnie, to znaczy moja to była inicjatywa, ale pociągnęła pani Kamila odnośnie spotkania w Jaworznie. Jeżeli będą chętni około 5 osób, zrobimy takie spotkanie w Jaworznie. Zagłębie, Śląsk, tam są bliskie mi strony, więc myślę, że to jakoś będzie. Pozdrawiam gorąco. Wszystkiego najlepszego. Do widzenia.